my przechodzimy do tego, co jest właściwe w popołudniu, czyli do publicystyki. Popołudnie WNET. Tak, wypadałoby mi się powtórnie przywitać. Łukasz Jankowski, witam Państwa oficjalnie w popołudniu 16:18 na zegarach w studio. Gość też Europejczyk, Marek Jakubiak, koło poselskie Konfederacja, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I 10 na liście Konfederacji do Europarlamentu w Warszawie, stąd ten Europejczyk. Zanim wrócimy do tego, co się stało na tej debacie i co powiedział minister Czaputowicz, minister Heiko Maas do tych spraw europejskich, to trzeba zacząć od nauczycieli, bo strajk się zaostrza. Teraz mamy już jasną, chyba już pan prezes Broniarz tego nie wycofa, deklarację, że będziemy zrywać matury, będziemy dążyć do tego, żeby nie odbyły się rady końcowe i żeby uczniowie nie byli sklasyfikowani i nie mogli podejść do matur. Pani minister Zalewska gdzieś nagle z oczu zginęła wszystkim, tak? Krzyczeli, rzuciła nas, nie chce z nami negocjować. A pani minister Zalewska przygotowywała po prostu egzaminy dla młodzieży i kompletne komisje. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego, że cały ten misterny plan, proszę pana, już nie będę cytował tutaj filmu, natomiast wszystko się zwaliło, bo dzisiaj, jutro, pojutrze byłby taki oto był przekaz, że PiS swoją arogancją doprowadził do nieodbycia się egzaminów, bo przez to nie nauczyciele nie byli ważni, nie byli inspiratorami tego wszystkiego. Tak więc tutaj ten plan troszeczkę zawiódł, natomiast co do matur, ja jestem po prostu, powiem Państwu szczerze, jako ojciec starszych i młodszych dzieci, powiem, że jestem po prostu oburzony całą tą sytuacją, bo prawdę mówiąc nie życzę sobie, żeby mój syn był zakładnikiem walczenia o interesy. Co prawda nauczycieli, którym się, co tam dużo mówić, należy więcej. Natomiast pytam się, a innych grup społecznych, którym się należy więcej, nie ma? Pewno jest i pewno nauczyciele nie są tą grupą najgorzej zarabiającą w Rzeczypospolitej, ale na pewno skutecznie strajkującą. Bo ten strajk paraliżuje jednak życie wielu ludziom. Jest bardzo dla was paraliżuje. No, mój syn siedzi trzeci chyba dzień w areszcie domowym. I tyle. No i teraz pytanie brzmi, co to przyniesie? Jak oglądam te filmiki, jakieś przekazy. A pana dzieci chodzą do publicznej szkoły? Tak. Mieszko chodzi do szkoły podstawowej. Moje starsze dzieci już środkowe studia kończy, a pierwsze i drugie jest już dawno po studiach, powiedziałbym. Natomiast proszę Państwa, no jest, no możemy długo rozmawiać na ten temat, ale to trzeba podejść naprawdę systemowo. Tutaj premier Morawiecki mówi, że okrągły stół ma być, niech ten okrągły stół będzie i wtedy prosto w oczy sobie powiedzmy, że są dobrzy nauczyciele i źli nauczyciele, bo grono pedagogiczne może być bardzo szerokie, bo ono jest bardzo szerokie, 700 000 dzisiaj. Ilu w tym prawdziwych nauczycieli? Nie wiem. Ja wiem tylko tyle, że jestem bardzo wdzięczny tym nauczycielom, którzy przy tych swoich pociechach, dla których istnienia oni są nauczycielami. Byli przy nich przy egzaminach, trzymali ich za rękę, na duchu. To jest jeden z poważniejszych egzaminów. Przypomnę, że 8. klasa to naprawdę, to jest taki wiek, kiedy tych dzieciaków nie można samych zostawiać. Pytanie, co powinien teraz zrobić już rząd? Czy jednak znaleźć jakoś więcej pieniędzy, tak żeby ten strajk się zakończył, czy po prostu stać twardo na stanowisku 15% w roku i ani złotówki więcej? Ale rząd nie ma innego wyjścia, bo nie mają pieniędzy. To nie tak. Ja cały czas się denerwuję, tylko w momentach takich, kiedy na przykład jakiś nieodpowiedzialny nauczyciel, mówiąc w imieniu tysięcy nauczycieli, mówi to co? Dla emerytów było, dla dzieci były pieniądze, a dla nas nie ma, no to mnie to irytuje, bo stawia siebie i całe grono nauczycielskie nie po tej stronie, gdzie powinno stać. Oni powinni stać zupełnie gdzie indziej. Naszą odpowiedzialnością rządzących jest to, aby więcej nauczyciele zarabiali, ale też nie o 100%, na litość boską. My jesteśmy ciągle na dorobku. I prawdę powiedziawszy, oczywiście można sobie żartować z tego, bo słyszałem takie drwiny, że dla emerytów to 13 emerytura była, a im się tylko 12 naliczy. No oczywiście trzeba zrozumieć, że to jest pewnego rodzaju przenośnia. że tak naprawdę te 800 kilkadziesiąt złotych to taki zasiłek jednorazowy, bo emeryci w Polsce zdecydowanie za mało emerytury, a przypomnę nauczycielom, że oni całe życie pracowali, żeby te emerytury mieć. Tak więc sądzę, że trzeba od głowy zacząć, a nie odwrotnie. Co zrobić z tymi nauczycielami, którzy nie będą chcieli dopuścić swoich uczniów do matur? Powinni zostać zwolnieni, dalej pracować? Nie, powinno się komisje jakieś powołać, które będą dopuszczały. Ja natomiast cały czas mówię, nauczyciel to jest człowiek z powołania, którego powinno się całe życie pamiętać. Ja swoich nauczycieli z podstawówki pamiętam, ale jak się zapytałem syna mojego, który jest dzisiaj w piątej klasie, tego najmłodszego, jak nazywał się nauczyciel z pierwszej klasy, to on nie pamięta. No więc mamy taką szkołę korporacyjną trochę, tak, gdzie nie ma ucznia i nie ma nauczyciela. Są tylko i wyłącznie zadania, testy, zadania, do domu, nauczyć, przespać się z powrotem, taki kierat. Ale myślenia nie uczy szkoła. Gdyby rząd miał więcej pieniędzy, to powinien dosypać w ten system, czy tworzyć nowe? Nie, bo to nic nie zmieni. Musimy przeedukować, przereformować edukację. Być może to jest bardzo dobry moment na to. Ja sobie nie wyobrażam. Tak zresztą, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć tak, że naprawdę związki zawodowe powinny dbać oczywiście o całą sferę bytu pracowniczego. Natomiast co do pensji, to pracownik umawia się z pracodawcą na pensję. Jeżeli się więcej pracuje, to się więcej należy. Natomiast jeżeli się pracuje tyle, co się pracowało w chwili, kiedy się podpisało tą umowę, ja nie widzę podstaw do podwyższania pensji, bo inflacyjne podwyżki, taka rewaloryzacja coroczna pensji nie jest podwyżką. Ona jest podwyższeniem wartości pensji w stosunku do spadku czy wzrostu cen produktów. No, w tym roku będzie 15%, to jest 2 razy to szybciej niż średnia dynamika wzrostu płac w gospodarce. Wiecie Państwo, gdybyśmy wszyscy razem już zarabiali tyle, co się w Europie zarabia i nauczyciele zostaliby gdzieś na końcu, to ja rozumiem, że bunt jest słuszny. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy wszyscy zarabiamy, no niestety kiepsko. Ja cały czas podpowiadam premierowi Morawieckiemu, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby w Polsce ludzie więcej zarabiali. Siłowo tego się nie zrobi, dlatego że siłowo pójdzie inflacja po drugiej stronie. Natomiast trzeba modernizować przemysł i trzeba produktywność zwiększać. Dlatego mówię, nauczycieli jest za dużo, dlatego tak mało zarabiają, a nie dlatego, że ich się nie szanuje. Po prostu ich powinno być o połowę przynajmniej mniej, tak jak powinno być o połowę mniej urzędników, jak nie powinno w ogóle być urzędów pracy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie powinno być. Wtedy ci, co zostaną, będą mieli większy budżet na swoje pensje. Pytanie, ile nauczycieli zostanie po tym strajku w szkołach? Nie wiem, wie pan, mamy wolny rynek. No, jeżeli nauczyciele uważają, że za mało zarabiają, to powinni poszukać sobie pracy gdzie indziej po prostu. No dobrze, zostawmy edukację, bo tutaj strajk będzie trwał. Rząd powinien zrobić wszystko, także z jakimiś ruchami ponadstandardowymi, żeby matury się odbyły, także z wchodzeniem do szkół, kuratorów i podpisywaniem im blanko promocji uczniów. To jest obowiązek państwa, po prostu konstytucyjny obowiązek państwa. To jest egzamin dojrzałości. Ja nie sądzę, naprawdę jestem ostatnim człowiekiem na świecie chyba, który uwierzy w to, że nauczyciele, mówię o tych prawdziwych nauczycielach, bo są wichrzyciele wśród nich z całą pewnością. Natomiast ci prawdziwi nauczyciele machną ręką i pójdą za podwyżkami, które będą w tym roku ich dotyczyły dwukrotnie, a to jest bardzo dużo. Przypomnę tylko, rozmawiałem z jednym z burmistrzów dzielnicy warszawskiej i on się tam właśnie tak uzewnętrznił, że nauczyciele za mało i w ogóle, i zapytałem się go, pan też jest budżetówka, niech pan powie za okienkiem pani u pana w urzędzie, ile zarabia. Może niech pan się swoimi podwładnymi zajmie. Pana konkurent kiedyś do fotela prezydenta stolicy, ten, który wygrał, Rafał Trzaskowski, mówił, że będzie płacił nauczycielom za czas strajku. To legalne, nielegalne? Płaci się za pracę. Ja nie widzę innej możliwości. No dobrze, Marek Jakubiak, 10. na liście Konfederacji z Warszawy do Europarlamentu. Listy już zarejestrowane, podpisy zebrane? W kilku okręgach tak. To się sztab się tym zajmuje, ja się tym nie zajmuję. Natomiast podpisy zebrane są we wszystkich okręgach, natomiast rejestracja idzie bardzo, bardzo sprawnie, powiedziałbym. I startujemy, zobaczymy. Coraz lepsze sondaże mamy, co cieszy. Być może ludzie obserwując to, co się w Unii Europejskiej dzieje, muszą wiedzieć, że Unia musi być zmieniona. To nie może być tak, że po prostu Unia orze nam Europę. To nie może tak być. A z kim potem będzie współpracować w tej Unii Europejskiej, jak już się pewnie dostanie? Nie, bo tam jest taka frakcja eurosceptyków. Z Marine Le Pen. Bardzo prawdopodobne. Widzicie państwo, dość socjalistyczna. No, jeżeli chodzi o gospodarkę oczywiście. Dla przedsiębiorcy to może być trudne. To jest trudna kompania. No my to przechodzimy w Polsce w tej chwili. Prawica socjalistyczna rządzi. Wszyscy są ważni, tylko nie przedsiębiorcy. Ja mam nadzieję, że też Prawo i Sprawiedliwość trochę popatrzy krytycznym okiem na to, co robi i zobaczy, że nie tylko się wydaje i rozdaje, ale to wszystko trzeba zarobić. A zarabiają to przedsiębiorcy i spółki Skarbu Państwa, te, które mają dochód. I nigdy więcej. To nie spada z nieba. Tego się nie bierze z banku, to trzeba zarobić. Jak będziemy mieli trudne warunki pracy, to przestaniemy też pracować. Zresztą powiem panu tak z ciekawości, że taki marzy mi się związek zawodowy, bo widzi pan, jakie związki zawodowe są mocarne. Wszystko mogą, prawda? Żeby założyć taki związek zawodowy na przykład przedsiębiorców w Polsce. Jest kilka, tylko nie chcą strajkować. I tak jednego dnia wyjdziemy na ulicę i powiemy, że od jutra podatków nie płacimy. Zamiast płacić do Skarbu Państwa, będziemy podatki płacili. I ciekawe wtedy, co będą mówili nauczyciele, co będą mówili i tak dalej, wszyscy, którzy się w kolejce po wypracowane pieniądze ustawiają. Dziesiątka to nie jest takie złe miejsce, bo to ostatnie na liście do Europarlamentu, więc szanse na elekcje są w Warszawie. W pana posła przypadku, jak pan pójdzie do Brukseli, to co pan zrobi na początku? Jakieś pierwsze wystąpienie pan ułożył sobie, co pan najpierw powie w europarlamentarze z tą wszystkim. Rozejrzę się. Natomiast z całą pewnością, mnie państwo już znacie od paru lat, występuję systematycznie w Radio WNET. Ja mówię wprost o sprawach, nie kluczę. I mówię zawsze to, co myślę, więc nie ma u mnie miejsca na różnego rodzaju konfabulacje. Tak więc Unia Europejska też by usłyszała trochę ode mnie, a szczególnie na teorię socjalizmu i komunizmu, który wszyscy razem w Polsce przeżyliśmy. Ja mam wrażenie, że wszyscy ci, którzy uważają, że Che Guevara to jest taki romantyczna postać, o której filmy by najlepiej Hollywood nakręcał, Lenin, proszę pana, Marks, pod pomnikiem którego kwiaty składa na przykład szef Komisji Europejskiej. To jest wszystko dom wariatów, proszę pana. To jest dom wariatów po prostu. Tak cicho panu powiem. To jest ta ideologia nawet, a pytanie o rzeczy praktyczne. Czy pan ma już taką jedną rzecz, którą trzeba by w Unii zmienić na już? Przede wszystkim Unia powinna odejść od VAT-u. Powinna odejść od VAT-u, to mamy już policzone i Unia już ma policzone, że ponad 400 miliardów euro kiwają Unię Europejską na VAT-ie. Oni po tym, jak premier Morawiecki zajął się uszczelnianiem tego systemu, zaczęli patrzeć u siebie na własne kieszenie i okazało się, że Karaiby rozkwitają, proszę pana, a Unia coraz biedniejsza. W związku z tym prawdopodobnie udałoby się przeforsować podatek, który jest w zakresie od 6 do 8% i zastąpiłby podatek dochodowy, przychodowy i nazwany byłby obrotowym. Tylko że ten VAT jest nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach największym składnikiem budżetów państw. Niech pan sobie wyobrazi, że te 7-8% to jest wielokrotnie większa kwota niż VAT-u. Tylko że podatek obrotowy, ale ja dobrze pamiętam, to teraz kącik ekonomiczny rozpoczniemy. To jest podatek kaskadowy, on jest od każdej transakcji naliczany, więc czasami łatwiej będzie przyjeżdżać z Ukrainy wyprodukowaną, niż płacić za każdą dostawę kolejne 7%. Nie płaci pan wtedy dochodowego, nie płaci pan PIT-u, nie płaci pan CIT-u, nie płaci pan VAT-u, tylko płaci pan jeden podatek, 8%. Czy to jest dużo? No ale przy każdej transakcji, przy każdej śrubce. Proszę pana, te wszystkie podatki, które my w tej chwili płacimy, to CIT jest 19%. Podoba się panu? No tak, ale jest tylko od ostatniego dochodu. Każdy płaci, tylko koszty odlicza. A nie wszystko jest kosztem. Nie wszystko jest kosztem, to na pewno, ale jeżeli budujemy na przykład mechanizm, to każdą śrubkę, każdy element jest opodatkowany 7% podatkiem i z tego robi się 150% podatku. A teraz jest każdy opodatkowany CIT-em i VAT-em. Przechodnim, ale jednak. Jeżeli mówimy o śrubkach do samochodu, to na końcu i tak tylko częściowy VAT pan odlicza, a większościowy pan płaci. I myślę sobie tak, że w sytuacji cenotwórczego, a nie kosztotwórczego podatku, w uproszczonej księgowości przestanie ta Europa wreszcie kombinować, tylko zacznie płacić rzeczowo 8% podatku VAT bez PIT-u, bez CIT-u, bez VAT-u, podatku obrotowego i jest, proszę pana, wszyscy są w domu. No to skoro wszyscy są w domu, to czemu tego nie zrobiono? Już myślą o tym. Ale... Oni się inspirują, komisja podjęła takie nawet działania, trzeba by w Unii Europejskiej tylko, że tak powiem, przyspieszyć te ruchy, bowiem z arytmetyki prostej wynika, że pieniędzy będzie więcej, nie będą do ukradzenia, a zaoszczędzi się na księgowości i na różnego rodzaju kombinacjach, które dzisiaj w Unii mają miejsce no, w sposób wszechobecny. No to mamy element jeden, czyli ukrócimy VAT, PIT i CIT na rzecz jednego podatku, tylko nie wiem, czy to jest warto to robić na poziomie europejskim, może to jest warto robić na poziomie krajowym, bo jak tam Bruksela zacznie podatki ustalać, to możemy się potem nie pozbierać. O jednym liniowym podatku to może tak być, natomiast jeżeli na przykład Unia Europejska postanowi, że system niemiecki chcą wprowadzić cały w Unii, no to się na to nie zgadzamy. To wtedy idziemy w kierunku rywalizacji pomiędzy państwami na rzecz podatku, bo to rynek podatkowy jest taki sam jak finansowy i każdy inny. I wtedy my mamy złotówkę, mamy własny system gospodarczy oparty o 1% podatek przychodowy i będę to zawsze tu w tym radio powtarzał, że 1% podatek przychodowy w Polsce leczy wszystkie rany po szalbierstwach lat poprzednich. Ale to może to jest droga, nie warto iść do Brukseli, zróbmy sobie jeden podatek, wszyscy wspólnie, tylko miejmy własną walutę, własny system i tym wygrywajmy. Własne państwo. Nie wywołujmy wilka z lasu, bo się nie daj Boże przyjmą pana pomysł i tam odgórne podatki zarządzą. Jeżeli ten jeden podatek byłby wprowadzony, to ja byłbym za tym nawet, bo tu się nie da kantować po prostu. Nie da się kantować. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Unia Europejska, wie pan, ja mam cały czas wrażenie, że w Unii Europejskiej bardziej chodzi o to, żeby była mętna woda, niż żeby była prosta, czysta, klarowna woda. I szczerze powiedziawszy, oni zapewne do tego nie dopuszczą, bo jak widać wyraźnie, na przykład CUE, czyli ten Trybunał Sprawiedliwości Europejski, no nie jest obiektywny, trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc my w Unii Europejskiej na obiektywizm nie możemy liczyć, ale na obligatoryjność z całą pewnością. Jeżeli by się proste zasady, wyliczalne zasady kreowało dla wszystkich państw jednocześnie, no to Unia Europejska nie miałaby wpływu na to i musiałaby traktować wszystkie państwa według własnych przepisów jednakowo. A niestety nie ma to miejsca. Co ciekawe, to CUE, doskonale muszą wiedzieć tym CUE, że najwięcej skarg z Polski wpływa. To są dziesiątki tysięcy rocznie skarg o na przykład przedłużenie, niesprawiedliwe wyroki, o przedłużający się czas prowadzenia spraw, sięgających nawet 12 lat. I CUE doskonale ze swoich statystyk to widzi. A jednak w zewnętrznym opisie polskiego prawodawstwa mówi, że jest wszystko w porządku i nie należy niczego poprawiać. Normalne to jest? Wróćmy do kwestii zbrojeń, bo pan jest także wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale nic się nie zmieniło w ostatnich dniach. Coś się zmieniło? Wróćmy oznacza, że już gdzieś byliśmy. Wróćmy na konferencję i na wspólną, która już się skończyła, wspólną debatę szefów dyplomacji Polski i Niemiec. Tam szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas mówił, wspólna polityka obronna Unii Europejskiej to nie jest nic przeciwko NATO, nic przeciwko USA, to jest dodatkowy komponent. Pan się zgadza z tą wizją i Heiko Maasa, i Manfreda Webera, który tutaj przyjeżdżał i pisał w polskich gazetach, że to jest podstawowe, żeby zacieśnić współpracę w dziedzinie obronności europejskiej. Wie pan, wspólna. Jeżeli pan pozwoli chwileczkę, ja sobie tak otworzę tutaj takiego mema, mam opracowanego na tą okoliczność. Porównania armii polskiej i niemieckiej. I proszę państwa, jeżeli to nie jest dywersja, Niemcy są bardzo przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich broni. I też wytłumaczę państwu dlaczego. Dlatego, że armia nieprawdopodobnie dużo kosztuje. No i Niemcy oczywiście o tym wiedzą. Więc chcę państwu powiedzieć, że Niemcy mają tylko i wyłącznie więcej żołnierzy od nas, dosłownie o kilkanaście tysięcy. Natomiast we wszystkich elementach, od brygad ogólnowojskowych, batalionów czołgów i tak dalej. Na przykład oni mają 4 bataliony czołgi, my 11. I tak dalej, i tak dalej. Niemcy tyłują. Amerykanie to widzą. Nikt nie chce w Europie wydawać pieniędzy na armię. Na zbrojenia tak, tylko że oni to sprzedają wszystko. Do tej pory sprzedawali to ruskim między innymi. To też ja się dziwię, że głównemu naszemu rywalowi europejskiemu, głównemu zagrożeniu demokracji europejskiej, Rosji, Francuzi i Niemcy sprzedają uzbrojenie, płacąc na przykład za gaz, który będzie tak płynął sobie przez Nord Stream 2. To być może właśnie to jest dobra odpowiedź. Stwórzmy wspólną europejską inicjatywę obronną i wtedy Niemcy będą musiały więcej płacić. Może to jest jakiś sposób, żeby ich zmobilizować? Te wszystkie korpusy, o których mówimy, to jest po kilkuset oficerów zamkniętych w jednych koszarach, którzy ciągle na planach, na mapach, chorągiewkach bawią się w wojnę. Prawda jest taka, że kraje zachodnie nie mają dzisiaj korpusów, nie mają dzisiaj brygad, które mogliby zaangażować w ciągu paru dni dosłownie w działania wojenne. A przypomnę, że w gotowości bojowej Rosjanie trzymają praktycznie pół swojej armii. Więc nie ma równości. To są wszystko marzenia i to jest mylenie bezpieczeństwa czyli z chęciami. Pan jako przedstawiciel Konfederacji, dziesiątka na warszawskiej liście tejże listy mówi, nie ma zgody na niemieckie pomysły, niemiecko-francuskie pomysły na wspólną europejską armię, w cudzysłowie mówiąc. Panie redaktorze, jak pan myśli, dlaczego my w Ameryce musimy kupować uzbrojenie? Dlatego, że nam Europa sprzedawać nie chce. Obrazili się, że Caracali nie wzięliśmy. Obrazili się, że żeśmy fuknęli na te dwa lotniskowce, śmigłowcowce, które Francuzi zrobili dla Rosjan. Nie sprzedali. Ale więc pana koledzy z Konfederacji mówią inaczej. Kupujemy, bo jest... Nie, Ruch Narodowy mówi, kupujemy, bo Polska jest amerykańską kolonią. Pozostała nam tylko Ameryka. Ja myślałem w jakiejś takiej naiwności swojej, że Brytyjczycy nam sprzedadzą. Brytyjczycy nam też nie sprzedali. Więc to są koncerny, które składają się z Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. To są koncerny międzynarodowe, które budują śmigłowce, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. I proszę pana, Niemcy nam Leopardy sprzedali, a Francuzi amunicji już nie chcą. Lider, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej Marek Jakubiak, jak się odnajduje w tym temacie obronności razem z panem Winnickim, z panem Bosakiem, z panem Braunem w jednej partii, bo jak ich się posłucha, no to oni twierdzą, jesteśmy w tej chwili okupowani przez armię amerykańską i pierwszym celem jest to, żeby żołnierze amerykańscy opuścili Rzeczpospolitą. A który tak powiedział dokładnie? Dużo razy Grzegorz Braun tak mówił. No i tylko Grzegorz Braun. Natomiast to jest Konfederacja, to ona się składa z kilku pojęć, z kilku podejść do sprawy. Pan Grzegorz Braun nie ma pełnej wiedzy z uwagi na to, że nie jest dopuszczony do tajemnic państwa. Ja jestem, więc wiem. I dzisiaj nie mamy absolutnie ani możliwości zbudowania tak po prostu... Pyk i mamy armię. Nie ma sprawnej polskiej armii. Pan poseł Winnicki, pan wiceprezes Bosak, oni popierają zbliżenie wojskowe polsko-amerykańskie. Ja nie rozmawiałem z nimi na ten temat. Ja wiem tylko tyle, że nie ma innego wyjścia. Nie, po prostu nie ma innego wyjścia. Bo prawdę mówiąc, ufać Niemcom czy Francuzom, no to ja przepraszam, to trzeba być naprawdę naiwniakiem, żeby sądzić, że jakikolwiek układ zawarty pomiędzy państwami o bezpieczeństwie i gwarancjach jakikolwiek, no to to jest tak iluzoryczne, że to jest aż śmieszne. Mamy w Europie podpisany kontrakt, który zakłada, że jesteśmy partnerami i że mamy równowagę, a tymczasem Nord Stream 2 to co to jest, jak nie poderwanie wszystkiego, co się solidaryzmem nazywa. No to takie układy. A kto wie, co oni tam jeszcze z ruskimi podpisali? Ja bym się z panem posłem chętnie założył, czy przekona pan Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego do tego, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce to jest dobre dla naszej obronności. Wie pan, no, bo ja wiem, bo analogia jest taka sama. No, stacjonowały rosyjskie u nas wojska, teraz amerykańskie stoją. My ciągle jesteśmy na drobku. No. Armia jest bardzo droga, szczególnie ta nowoczesna armia. Poza tym Polska jest w bardzo złym położeniu geopolitycznym. Ale to oni tego nie rozumieją? Nie, no wie pan, łatwo się mówi, sami się obronimy. No, ja chcę powiedzieć, że armia z 1939 roku była zdecydowanie lepiej doposażona niż dzisiejsza. Szczególnie marynarka wojenna. która wypłynęła, a w zamian za te niszczyciele i okręty, proszę pana, i ten okręt podwodny mielibyśmy dwie dywizje pancerne dodatkowe. I mogliśmy to zrobić. I Niemcy mieliby gigantyczny problem, bo tak naprawdę analiza 1939 roku przez nas przeprowadzona dowodzi, że mało brakowało, żebyśmy mogli, gdyby nie ten nóż w plecy od Sowietów, Niemcy nie zdołaliby dokończyć swojej inwazji. Ale 17 września niestety jest prawdą, a my żyjąc w wolnej Polsce możemy to przypominać, że tak niestety. Wtedy mieliśmy, proszę państwa, sojuszników o matko wszędzie. Prawda jest taka, że Wielka Brytania podpisała kontrakt po to z nami, żebyśmy z Niemcami nie podpisali. Ale to jest też i tak dalej, kazus tego, że to samo zrobią inni Anglosasi, czyli Amerykanie. No ale oni, gdzie oni uciekną? Do siebie, no ale to nie da się tak. Tak się nie da po prostu. No, jeżeli są blisko strefy pierwszego frontu, czyli pierwszego zaangażowania, no to nie ma mowy, żeby nie byli zaangażowani. Po tych kilku tygodniach, kiedy współpracujecie w Konfederacji, to ten projekt ma szansę, żeby przetrwać do jesieni? A to zobaczymy, bo to jest jednak tygiel pewnego rodzaju emocji. Tutaj pan wykazał je w jakimś zakresie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy mieli jakąś taką inicjatywę wewnętrzną, żeby nasze przekonanie o tym, że łączenie prowadzi do celu, no to ja bardzo gorąco zwracam się z prośbą i do pana Roberta Gwiazdowskiego, i do Pawła Kukiza, żeby jednak łączyć siły, no, żeby reprezentacja w Sejmie, w parlamencie polskim była wszystkich sił, nawet tych, które się nie zgadzają, które uważają, że Amerykanie muszą opuścić, to Amerykanom to wcale źle nie robi. Niech oni wiedzą, że w Polsce są też tacy, którzy uważają, że Amerykanie w Polsce przeszkadzają, bo też za dobrze się zaczynają czuć momentami, jak sądzę. Aha, już dochodzą głosy, że są konflikty między lokalnymi mieszkańcami w Zachodniopomorskim, a stojącymi tam żołnierzami amerykańskimi, no to są dochodzi do różne mentalności zupełnie, to proszę państwa, to nie jest tak. Do zatargów dochodzi, dlatego że to są różne mentalności zupełne. Amerykański żołnierz to nie jest żołnierz polski. To jest tak, że to są żołnierze często z linii wyciągnięci. Oni są bardziej brutalni, oni pochodzą z innego kręgu kulturowego, więc oni są inaczej wychowani i tak dalej, i tak dalej. My niekoniecznie musimy się z nimi zgadzać. Całkiem jak w Konfederacji. Marek Jakubiak, prezes, no nie, tak u nas nie jest. Federacji dla Rzeczpospolitej, jeden z liderów Konfederacji, 10 na liście tegoż komitetu w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Mamy godzinę 16:45. Final Countdown, zespół Europa, na wyjście pana posła.